Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Apostolstwo i posługi świeckich. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 2 marca 1994 roku. Udział świeckich w rozwoju Królestwa Chrystusowego jest stałą rzeczywistością historyczną. Od zgromadzeń wiernych w czasach apostolskich do wspólnot chrześcijańskich pierwszych wieków, od grup Ruchów, związków, bractw, towarzystw w średniowieczu i w czasach nowożytnych, po różne formy działalności jednostek i stowarzyszeń, które w ubiegłym i naszym wieku wspomagały pasterzy Kościoła w obronie wiary i moralności w rodzinach, w społeczeństwie, w różnych środowiskach i sferach społecznych, płacąc nieraz krwią za swe świadectwo. Doświadczenie tych różnych form działalności, często inicjowanych przez świętych, a wspieranych przez biskupów, doprowadziły w ostatnich dwóch wiekach do ukształtowania się głębszej świadomości posłannictwa świeckich, a zarazem jaśniejszej i bardziej przemyślanej wizji tego posłannictwa jako prawdziwego apostolstwa. Pius XI mówił o współpracy świeckich w apostolstwie hierarchicznym, w nawiązaniu do akcji katolickiej. Był to moment decydujący w dziejach kościoła. Dał on początek ważnym przemianom, idącym w dwóch kierunkach: rozwoju organizacji, czego konkretną formą była zwłaszcza akcja katolicka, oraz pogłębianie pojęć i doktryny co znalazło wyraz w nauczaniu drugiego Soboru Watykańskiego, przedstawiającego apostolstwo świeckich, będące uczestnictwem w samej zbawczej misji Kościoła. Można powiedzieć, że Sobór sformułował jaśniejszą doktrynę ujmującą doświadczenie Kościoła, zapoczątkowane już w dniu pięćdziesiątnicy, kiedy to wszyscy, którzy otrzymali Ducha Świętego, uświadomili sobie, że została im przekazana misja głoszenia Ewangelii, założenia i budowania Kościoła. W następnych wiekach teologia sakramentalna ościśliła tę wizję, głosząc, że wszyscy, którzy stają się członkami Kościoła przez Chrzest, z pomocą ducha świętego uczestniczą w dawaniu świadectwa wierze i w szerzeniu Królestwa Chrystusa to ich uczestnictwo zostaje umocnione przez sakrament wierzmowania, na mocy którego wierni, jak mówi Sobór, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. W czasach nam bliższych rozwój eklezjologii doprowadził do wypracowania koncepcji zaangażowania świeckich, które wynika… Nie tylko z dwóch sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, ale jest także formą bardziej świadomego udziału w tajemnicy Kościoła zgodnie z duchem Pięćdziesiątnicy. Jest to kolejny filar teologii laikatu. Zasada teologiczna, zgodnie z którą nigdy nie może w Kościele zabraknąć apostolstwa świeckich, które wypływa z samego ich powołania chrześcijańskiego, coraz pełniej i dobitniej uzasadnia potrzebę zaangażowania świeckich w naszych czasach. Potrzebę tę dodatkowo potwierdzają pewne okoliczności znamionujące naszą epokę. Można tu wymienić na przykład wzrost ludności w miastach, gdzie liczba kapłanów staje się coraz bardziej niewystarczająca. Przemieszczanie się ludzi związane z pracą, szkołą, wypoczynkiem i tym podobnie. Zjawisko typowe we współczesnym społeczeństwie: autonomię wielu sektorów społecznych, która utrudnia ich sytuację moralną i religijną i stwarza konieczność oddziaływania na nie od wewnątrz. Socjologiczne wyobcowanie kapłanów w wielu środowiskach kultury i pracy. Te i inne racje stwarzają konieczność nowej akcji ewangelizacyjnej prowadzonej przez świeckich. Z drugiej strony, rozwój instytucji i mentalności demokratycznej pogłębił i nadal pogłębia wrażliwość świeckich na potrzebę aktywnego udziału w życiu kościoła. Wzrost przeciętnego poziomu kultury daje wielu ludziom większe możliwości działania dla dobra kościoła i społeczeństwa. Z historycznego punktu widzenia nie należy się zatem dziwić nowym formom. Jakie przyjmuje działanie świeckich. Współczesne uwarunkowania socjokulturowe skłaniają także do wnikliwszej refleksji nad jedną z zasad natury eklezjologicznej, która poprzednio pozostawała nieco w cieniu. Różnorodność posług w kościele jest żywotną potrzebą mistycznego ciała, którego rozwój stwarza potrzebę udziału wszystkich członków. I domaga się, by każdy wniósł wkład odpowiedni do swoich zdolności. Całe ciało, zespalane i utrzymywane w łączności, dzięki całej więzi, umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Jest to budowanie siebie, które zależy od głowy ciała, Chrystusa ale wymaga współpracy wszystkich członków. Istnieje więc w Kościele różnorodność posług w jedności posłannictwa. Różnorodność nie szkodzi jedności, lecz ją wzbogaca. Istnieje zasadnicza różnica między posługami wypływającymi ze święceń, a tymi, które nie są z nimi związane, o czym mówiłem już w katechezach o kapłaństwie. Sobór naucza, że kapłaństwo powszechne wiernych i kapłaństwo służebne, czyli hierarchiczne, różnią się pod względem istoty, a nie tylko stopnia. Adhortacja Apostolska Chrysty Fideles Laici zwraca uwagę, że posługi urzędowe spełniane są na mocy sakramentu kapłaństwa, natomiast posługi nieurzędowe, urzędy i funkcje wiernych świeckich opierają się na sakramentalnym fundamencie chrztu, bierzmowania. A w wielu wypadkach także małżeństwa. To ostatnie twierdzenie jest cenne, zwłaszcza dla małżonków i rodziców powołanych do prowadzenia chrześcijańskiego apostolatu, także i zwłaszcza w łonie własnych rodzin. Ta sama adhortacja apostolska przypomina, że pasterze winni uznawać i popierać rozwój posług, urzędów i funkcji katolików świeckich pasterz nie może robić wszystkiego sam, w powierzonej sobie wspólnocie. Powinien jak najbardziej doceniać działalność świeckich i okazywać szczere uznanie dla ich kompetencji i woli działania. Jeśli to prawda, że świecki nie może zastąpić pasterza w posługach, które wymagają władzy udzielonej przez sakrament święceń, to prawdą jest i to, że pasterz nie może zastąpić wiernych w dziedzinach, w których są oni bardziej kompetentni od niego. Dlatego powinien podkreślać ich rolę i nakłaniać ich do udziału w posłannictwie Kościoła. W tym kontekście trzeba pamiętać o dyspozycji kodeksu prawa kanonicznego, wedle którego tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, można powierzyć świeckim pewne obowiązki w zastępstwie duchownych. Jak jednak czytamy w adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici, sam fakt wykonywania tych zadań nie czyni człowieka świeckiego pasterzem. Źródłem jego uprawnień jest w sposób bezpośredni i formalny oficjalne upoważnienie otrzymane od samego pasterza, a ich konkretna realizacja odbywa się pod kierunkiem władzy kościelnej. Trzeba jednak zaraz dodać, że działalność świeckich nie polega jedynie na sprawowaniu zastępstwa. W sytuacjach wyjątkowych i w okolicznościach, które wymagają tego na stałe. Istnieją dziedziny życia Kościoła, w których hierarchia musi wypełniać właściwe sobie zadania, ale zarazem pożądany jest też aktywny udział świeckich. Pierwsza z tych dziedzin to zgromadzenie liturgiczne. Bez wątpienia sprawowanie Eucharystii wymaga posługi kapłana, który w sakramencie święceń otrzymał władzę składania ofiary w imieniu Chrystusa. Zgodnie jednak z adhortacją apostolską Christi Fideles Laici Eucharystia jest świętym obrzędem sprawowanym nie przez samego kapłana, ale przez całe zgromadzenie wiernych, a więc działaniem wspólnotowym. Jest więc rzeczą naturalną, że świeccy mogą wykonywać czynności niebędące ścisłą prerogatywą posługi urzędowej. Jakże wielu świeckich, dorosłych i dzieci Młodych i starych. Wypełnia je wspaniale w naszych kościołach przez modlitwy, czytania, śpiewy, różne posługi sprawowane wewnątrz i na zewnątrz budynku sakralnego. Dziękujemy Bogu za tę rzeczywistość naszych czasów. Trzeba się modlić, by pozwolił jej wzrastać ilościowo i jakościowo. Również poza sferą liturgii, świeccy spełniają właściwą sobie rolę. W głoszeniu Słowa Bożego, jako że mają udział w Urzędzie Prorockim Chrystusa, a więc są na swój sposób odpowiedzialni za ewangelizację. W związku z tym można im powierzać szczególne zadania, a także trwałą misję np. w katechizacji, w szkole, w redakcjach czasopism religijnych, w wydawnictwach katolickich, w środkach przekazu, w różnych przedsięwzięciach i dziełach. Które Kościół podejmuje dla szerzenia wiary. W każdym wypadku jest to udział w misji Kościoła, w zawsze nowej pięćdziesiątnicy, która ma nieść całemu światu łaskę ducha, zesłaną do jerozolimskiego wieczornika, aby wielkie dzieła Boże głoszone były wszystkim narodom.